Prokuratura rejonowa w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 4,5-letniej dziewczynki, która wczoraj po godzinie 18 wypadła z 5 piętra jednego z mieszkań przy ulicy Małachowskiego w Sosnowcu. Straż pożarna akurat jechała, bo szłam z dzieckiem do Żabki. No i właśnie widziałam, jak straż pożarna tutaj podjechała, no i później się dowiedziałam właśnie, że 4-letnia dziewczynka spadła tutaj z 4 piętra. Ktoś nie dopilnował tego, no to jest dość wysoka kamienica. Myślę, że niedopilnowany, no przecież dziecko samo się nie przeczołgało. Ani prokuratura, ani policja na razie nie zdradzają zbyt wiele faktów w tej sprawie. Na razie wiadomo, że w mieszkaniu miał wówczas przebywać ojciec dziecka, ale nie wiadomo, czy był tam ktoś jeszcze. Nie wiadomo również, w jaki sposób dziecko wypadło z okna. My otrzymaliśmy informację o zdarzeniu około godziny 18:30, tuż przed. Natomiast faktycznie tam, z tego co wiemy, jako pierwsi pojawili się strażacy. Później udzielało pomocy tej dziewczynce pogotowi. No niestety, pomimo długo prowadzonej reanimacji, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. Ta ma odbyć się jutro, a jej wyniki powinniśmy poznać po południu. Prokuratura nie udziela na tę chwilę informacji, czy ktoś został w tej sprawie zatrzymany. Mogę jedynie potwierdzić informację, że badanie na zawartość alkoholu we krwi ojca dziecka dało wynik negatywny. Natomiast o innych okolicznościach tego zdarzenia w tym momencie nie informujemy. Prokuratura nie ma informacji, jakoby rodzina dziecka miała być znana wcześniej policji. Tak wyglądała akcja lotniczego pogotowia ratunkowego w Bytomiu miesiąc temu. LPR zabrało do szpitala poważnie ranną nastolatkę, jak opowiada jej mama. Kiedy Agnieszka dzisiaj słyszy dźwięk śmigłowca, to łzy napływają jej do oczu. 22 czerwca, dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego, 17-latka spieszyła się na spotkanie z koleżankami. W tym miejscu potrącił ją samochód. Udało mi się jeszcze ją zobaczyć na tej ziemi i w życiu każda matka, która przeżyła coś takiego, po prostu chyba rozumie, że ten widok zostanie do końca życia. Agnieszka trafiła do szpitala ze złamaną ręką, nogą i miednicą. Miała też obrażenia wewnętrzne. W ciągu minionego miesiąca przeszła operację, ale jej rehabilitacja potrwa jeszcze długo. Na razie nie potrafi wykonywać podstawowych czynności. Na razie niestety jest tak, że muszę ją nakarmić, trzeba ją umyć. Jest uzależniona po prostu od innych, bo to, że ona potrafi się przesunąć czy poruszyć ręką, to jest jeszcze nic. Ale to niby nic, a jest coś. Choć w tej sytuacji zawiniła jej córka, która weszła na jezdnię, gdy paliło się czerwone światło, to również ona poniosła tego ogromne konsekwencje. On tego specjalnie nie zrobił i ona też, wiem, że specjalnie na tą drogę nie weszła. No. Podobna sytuacja miała miejsce w maju w Gliwicach. 15-letnia Magda stała się twarzą policyjnej kampanii. Biegam na przejście dla pieszych na czerwonym świetle za przejeżdżającego autobusu i wtedy stało się to. Obie nastolatki mogą mówić o dużym szczęściu. Policyjne statystyki nie napawają optymizmem. Tylko w pierwszym półroczu odnotowaliśmy blisko 150 wypadków, w których 11 aż osób zginęło, a 139 zostało rannych. Dlatego policja apeluje, żeby zachować bezpieczeństwo nawet wtedy, kiedy mamy pierwszeństwo. W zderzeniu z samochodem pieszy tak naprawdę ma małe szanse, żeby wyjść bez szwanku. Dlatego pomimo tego pierwszeństwa pamiętajmy o tej rozwadze. Rozejrzyjmy się, zanim zaczniemy przechodzić przez to przejście. Takie wypadki to nie tylko poważne rany fizyczne i psychiczne, to również ogromne wydatki, żeby ponownie poszkodowani mogli stanąć na nogi. Bywają też takie sytuacje, że osoba poszkodowana w wypadku jest sprawcą wypadku albo się przyczyniła w jakiś sposób tego wypadku. Ewentualnie mówimy też o osobach małoletnich, gdzie po prostu rodzic może okazać się sprawcą wypadku. I często w takich sytuacjach nie ma możliwości uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia za straty, za obrażenia ciała poniesione w wypadku. W takiej sytuacji też pomaga fundacja. Marzeniem Agnieszki jest móc siedzieć samodzielnie na swoje 18 urodziny. Ma na to jeszcze kilka miesięcy. Każdy, kto chce pomóc dziewczynie powrócić do życia po ciężkim doświadczeniu, może to zrobić za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Dla jej rodziny liczy się każda złotówka. Szczepionki czekają na chętnych. Na razie nie ma kolejek w punktach szczepień, jednak są też osoby, które od razu po wystawieniu skierowań postanowiły się zapisać. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy tutaj się w Katowicach zdecydowanie więcej, ale każda ilość cieszy, takiego zdrowego rozsądku.
przebycia, zapisania się. Mamy dwie placówki, jak również wspomniałam, w Sosnowcu. Ta placówka cieszy się ze względu na rejonizację i ze względu na przekrój jak gdyby dostępnego tego wieku, od którego rozpoczynają się w tej chwili te szczepienia, dużo większym zainteresowaniem. Nadal jednak jest ono nieporównywalnie mniejsze, kiedy przypomni się kolejki do punktów, jakie ustawiały się kilka miesięcy temu. W okresie największej popularności szczepień szpital w Bytomiu wykonywał ich około 300 dziennie. Potem zainteresowanie spadało, ale było tak około 70 do 100 osób dziennie. Teraz myślę, że tą liczbę, którą już mamy zapisaną, możemy podzielić i określić na 20 osób dziennie. Oczywiście możemy szczepić więcej. Terminarz powoli się zapełnia, chociaż można powiedzieć, że coraz szybciej się zapełnia. Już mamy zapisy do końca sierpnia. Jak mówił dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski podczas transmitowanej przez TVP Info konferencji prasowej w Puławach, do tej pory wykonywano około 20 tysięcy szczepień tygodniowo, a w tym tygodniu ta liczba wyniesie około 100 tysięcy. Z jednej strony rząd zachęca do szczepień, ale z drugiej uspokaja, że sytuacja w Polsce jest lepsza niż się spodziewano. Należy się spodziewać, że jeszcze w kolejnym tygodniu, dwóch, ta liczba przypadków będzie rosła, ale już w bardzo mniejszym, zdecydowanie mniejszym tempie niż mieliśmy do czynienia w tej chwili. Te najbardziej aktualne prognozy mówią o tym, że właśnie około połowy sierpnia, a nawet bardziej w drugiej połowie sierpnia będziemy mieli mniej więcej średnio około 10 tysięcy przypadków dziennie. Jak informuje resort, w ciągu tygodnia od 22 lipca ponad 320 tysięcy osób zapisało się na szczepienie czwartą dawką. Jest ona dostępna na razie dla tych, którzy mają więcej niż 60 lat lub mają obniżoną odporność i ukończyli 12 rok życia. Zapisywać można się na stronie pacjent.gov.pl, dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu 989 w godzinach od 7 do 18 lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Na razie ze skromną grupą wsparcia i bez krzykliwych haseł, ale za to z jasną deklaracją. Zapraszam tych, którzy będą chcieli przystąpić do obywatelskiego sztabu wyborczego. To jest coś zupełnie nowego. W Rudzie Śląskiej jeszcze takiego sztabu nikt nie utworzył. Chcemy generalnie tworzyć program dla Rudy Śląskiej w oparciu o głosy mieszkańców. Będziemy obecni w każdej dzielnicy Rudy Śląskiej. Ten taki tour po Rudzie Śląskiej rozpoczniemy za kilka dni. Tour de Ruda Krzysztofa Mejera ma być receptą na sukces, który jak wiadomo w wyborach liczy się nie tyle liczbą zdobytych podpisów na listach poparcia, co uściśniętych dłoni. Plan jest bardzo ambitny i bardzo intensywny, ale wybaczcie Państwo, dzisiaj tego planu jeszcze do końca nie ujawnimy. A konkurencja nie śpi i już składa pierwsze deklaracje. Jesienie Prochowicy, która powoduje, że mieszkańcy też mają pieniędzy z tego, że pracy w nocy się pracuje. To też są przychody do miasta. Michał Baborski, kandydat niezależny, stawia też na realizację potrzeb innych grup wyborców. Najważniejsze to zniesienie opłaty za psa, ponieważ wiele ludzi ma już dużo opłat poniesionych za posiadanie psa. Czy parkingi dla rowerów w mieście, czyli na osiedlach, na każdym osiedlu, żeby każdy mógł mieć możliwość tego roweru gdzieś zostawienie bezpiecznie. Bezpieczeństwo, miejski budżet i miejsca pracy to na starcie kampanii w Rudzie Śląskiej najczęściej poruszane tematy. Należy postawić na inne działy gospodarki. Chciałabym zmodyfikować przede wszystkim politykę pozyskiwania potencjalnych inwestorów. Będę się starała także o to, aby do Rudy Śląskiej mogli przyjść nowi przedsiębiorcy, nie tylko krajowi, ale też inwestorzy zagraniczni, którzy by stworzyli na przykład dodatkowe miejsca pracy dla ludzi. Z uwagi na fakt, że plan dla polskiego górnictwa mimo ostatniej koniunktury nie ulega zmianie, a na terenie Rudy Śląskiej wciąż prowadzone jest wydobycie. Absolutnie ważną sprawą dla mnie są dwie jeszcze istniejące kopalnie, w rzeczywistości dwa ruchy jednej kopalni, czyli Bielszowice i Halemba. Jako prezydent absolutnie będę zabiegał o to, aby te dwie kopalnie mogły funkcjonować jak najdłużej, aby Ruda Śląska miała czas na przetransformowanie się, abyśmy nie stracili tych zakładów, bo tam olbrzymia ilość osób pracuje, rodziny w Rudzie Śląskiej żyją z tych zakładów. Kampania przedwyborcza kandydatów na prezydenta Rudy Śląskiej oficjalnie rozpoczęta. W czwartek równo o godzinie 15 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń komitetów wyborczych i według stanu na godzinę 12 zgłoszonych zostało 15 komitetów, w tym 14 już zarejestrowanych.
Jaworznicy policjanci obchodzili dziś swoje święto. Obchody święta policji rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w centrum miasta, po której orkiestra policyjna poprowadziła jej uczestników na płytę rynku. Tam wręczono odznaczenia, medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Nie zabrakło nawiązań do historii policji, w dużej mierze tej z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Jako policjanci jesteśmy świadomi naszych korzeni oraz pamiętamy o naszych poprzednikach, którzy tak jak my służyli w Jaworznie i tak jak my stali na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. W naszym jaworznickim garnizonie służy aktualnie 180 funkcjonariuszy, którzy każdego dnia strzegą bezpieczeństwa, porządku i prawa oraz służą ludziom pomocą, ratując życie i zdrowie tych, którym zagraża niebezpieczeństwo. Oprócz uroczystości na uczestników obchodów czekała prezentacja stoisk tematycznych, pokaz służb oraz sprzętu policyjnego, a także konkursy gry i zabawy dla najmłodszych.